Nawet ci, którzy nie wyjechali na ferie zimowe, mogli podróżować dzięki tematyce warsztatów Miejsko-Gminnego Centrum Kultury. W tym roku podczas ferii zimowych artystycznie przenosimy się do różnych zakątków świata. Na przykład podczas warsztatów instrumentalnych dzieci mogły zobaczyć, jak brzmi bałkański tapan, lira grecka, lira korbowa. Oprócz warsztatów instrumentalnych były jeszcze warsztaty taneczne, były jeszcze warsztaty plastyczne, nawiązujące do tematyki hiszpańskiej. Dzieci zrobiły fajne salamandry. Najpopularniejsze są warsztaty druku 3D. Dzieci będą mogły zobaczyć, jak w ogóle wygląda drukarka 3D, jak wygląda modelowanie 3D, skanowanie 3D. Od tego tygodnia mają miejsce warsztaty teatralne pod tytułem Nie udawaj Greka. W ramach zajęć mamy w planie zrealizować krótkie przedstawienie, którym sfinalizujemy tygodniowy okres warsztatów. Przedstawienie właśnie będziemy stylizować na antyczną Grecję, dlatego planujemy wykonać samodzielnie kostiumy. Mamy w planie zrobić maski, które będą również wzorowane na tych antycznych. Dzieci mogły także uczestniczyć w półkoloniach. Podczas pierwszego tygodnia ferii zajęcia odbywały się w publicznej szkole podstawowej numer 2. Drugi tydzień należał do szkoły podstawowej numer 3. Mamy wyznaczone na każdy dzień jakąś atrakcję, taką, że wychodzimy z dziećmi. Dwa razy mamy lodowisko, dwa razy basen, raz wyjazd do kina. Mamy zabawy plastyczne, muzyczne. Nasze półkolonie cieszą się dużym zainteresowaniem, zawsze jest więcej chętnych niż miejsc. Dzieci chwalą sobie możliwość uczestnictwa w szerokiej gamie zajęć i wyjazdów. A jakich zajęć na przykład najbardziej wyczekujesz? Najbardziej to chyba basenu. Pierwsze bawiliśmy, a potem jakieś zajęcia były, a teraz już jesteśmy na lodowisku. No powiem, że super, nie narzekam, warto się zapisać. Mamy więcej zabaw i warto tak przychodzić, więcej kolegów jest. Można mieć kontakt z innymi osobami. I można się pobawić i tutaj nie patrzy się, jaki ktoś jest, tylko z każdym się bawi, kto tutaj przychodzi. Jak przekonuje Centrum Sportu i Rekreacji, sport jest w modzie. W trakcie pierwszego tygodnia ferii zimowych centrum wraz z gminnymi placówkami oświaty zorganizowały zajęcia sportowe, w ramach których odbyły się turnieje futsalu, siatkówki i koszykówki. Zwycięska drużyna poszczyciła się pucharem burmistrza Jelcza-Laskowic.